Korzystam jeszcze z okazji i nabywam szkło, bo mi się ostatnio całe szkło skończyło. A głupio pić wino w kuflu od piwa. Chyba. Dzień dobry. Ale mi brakowało tego miejsca. Ojej. Babusiu, ale wycisk. Dobiegałem do mety 100 km, nie byłem tak zjarany jak dzisiaj. O, ciało szybko się odzwyczaja od wysiłku. Ale mam wielką nadzieję, że jeszcze jakiś miesiąc treningu i wrócę do starej formy z przedbiegu. Jestem już po porannym rytuale i po ćwiczeniach. Jesteśmy też już po śniadaniu, co nie Ula. Dzisiaj zostajemy troszeczkę z Ulą dłużej, ponieważ Piotrek idzie zdawać egzamin, więc nie będzie go. Natomiast jeszcze mamy rzeczy do zrobienia, czyli po pierwsze trening rozciągający. Może nawet Piotrek nam w tym pomoże. Pomożesz? Zaraz. I następnie dzisiaj dużo spotkań i dużo pracy, ale tak naprawdę dużo i dużo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozciągamy się, Ula. Przerwałem rozciąganie trochę wcześniej, bo dzwonił kurier, przyniósł przesyłkę. Uwaga, od kogo? Nozbe. Podejrzewam, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Spodziewałem się czegoś innego. Spodziewałem się takiej naklejki na laptop, którą mi Rafał miał wysłać, który jest product managerem w Nozbe. Natomiast dostałem 3 książki. Nie wiem dlaczego i za co, ale dziękuję bardzo. 10 kroków do maksymalnej produktywności. Michał Śliwiński. Co Ula mamy? Linijeczkę. A, już wiem. Jeszcze raz dziękuję za wykupienie Nozbe Pro za rok w góry, bo używam Nozbe i mam w tej chwili wykupione 3 licencje. Dla mnie, dla żony i dla Patryka. I jeszcze dzisiaj wykupuję licencję dla Ani, która jest moją wirtualną asystentką. Więc może o to chodzi. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to, jak tam Ireczku, tam pracujesz w domu, to jak tam z tymi dziećmi, przecież dzieci przeszkadzają. No nie wiem, czy przeszkadzają, no to jest kwestia znowu tego, czego potrzebujemy. Ja na przykład uwielbiam spędzać czas z dziećmi. Nie zawsze, powiedzmy, pomagają w tym, co robię. Natomiast tak jak teraz, nie mam nic przeciwko tego, żeby robić swojego maila, a żeby z boku się kręciła Ula, co chwilę mi wchodziła na ręce. Oczywiście, jak czasami potrzebuję bardziej sprecyzowanego czasu na wykonanie pewnych zadań, na przykład nagranie czegoś wideo, napisanie jakichś dokumentów i tak dalej, to wtedy potrzebuję dłuższej ilości czasu. I to zazwyczaj ostatnio robię albo wieczorami, albo w ciągu dnia, gdy dzieci są na spacerze. Ale nie przeszkadzają mi w żadnym wypadku. Cieszę się, że mogę spędzić z nimi kolejne chwile. Natomiast zacząłem poszukiwanie już coworking space'u, najpierw żeby samemu tam siedzieć, ale też po to, żeby móc spokojnie współpracować z pewnymi ludźmi, bo niedługo będę troszeczkę współpracował z wieloma osobami na różnych tematach, więc potrzebuję takiego miejsca, gdzie możemy usiąść na kilka godzin i razem popracować. W domu na to warunków niestety nie będę miał, żeby móc takie tematy zrobić. Więc czasem będę pracował z domu, czasem będę pracował z jakiegoś wirtualnego biura, nie, prawdziwego biura, które sobie wynajmę, mam nadzieję, już w tym miesiącu. Nie, Uleczko. Ogólnie wszystkie swoje spotkania robię w piątek, natomiast ostatnio rozszerzyłem to na poniedziałek i piątek przez przynajmniej pewien okres czasu, żeby wszystko się ładnie uregulowało. I to też ma związek z tym, że w piątek jestem już w Krakowie. W piątek nie mam czasu na spotkania, więc dzisiaj mam w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba pięć spotkań i jakieś kilka telefonów. Już kilka telefonów miałem, więc taki dzień. Natomiast mam też dużo pracy do zrobienia. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Najważniejsze zadania najpierw. Potem cała reszta, ale spotkania są ważne również. Ciekawostek jest to, że dzisiaj na przykład z rana miałem telefon w temacie jednego z kontraktów, który będę dostarczał. Wszystko jest bardzo już blisko ukończenia tego ostatniego podpisu. Na spotkaniu Mastermind, ale też wcześniej zacząłem zauważać to, że potrzebuję ludzi do współpracy coraz więcej, ponieważ już sprzedaż i zyski przychodzą całkiem dobre.
Natomiast możliwości, które mam w tej chwili, są bardzo duże i też ilość projektów, które spływa do mnie do zaadresowania, jest duża. Teraz nie jestem w stanie wszystkich obsłużyć. To jest problem. High quality problem. Dlatego w czerwcu skupiam się na tym, żeby dołączyć do swojego zespołu ludzi, którzy mi pomogą w tej pracy, więc niedługo już zacznę się pojawiać jakieś ogłoszenia. No dzisiaj zacząłem współpracę z Anią, która będzie moją asystentką, moją prawą ręką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mam plan jeszcze dodać parę osób do zespołu w tym miesiącu. Ale to wszystko pieśń przyszłości, do tego jeszcze wrócimy, do tematu zatrudniania, tego jak znajdować fajnych ludzi, dobrych ludzi, wyjątkowych ludzi, ludzi lepszych niż my. To wszystko przyjdzie czas. Ja dopiero się tego uczę. Mam nadzieję, że ta wiedza z początku mojego budowania biznesu będzie komuś przydatna. Szczególnie wtedy, gdy się obejrzy za jakiś rok albo za dwa. Tak czy owak, ruszam na pierwsze spotkanie. Jakub! Jakub, gdzie jesteś? Jakub! Jakub! I już jesteśmy! Mamy pyszny soczek. A kto tu jest? Mr. J! I nie żartuję, Mr. J! Dobrze mówię? Zgadza się. Właściciel firmy Esumo. Też dobrze mówię? Zgadza się. Yes. Tyle sukcesów jednego dnia. Idziemy sobie, bo wprowadzam swoje życie powoli ostatnio, szczególnie jakieś ciepło, zasadę, żeby więcej chodzić niż siedzieć. Wtedy ładna jest pogoda. Ładna pogoda, można sobie porozmawiać spokojnie, patrząc w jednym kierunku, a nie naprzeciw siebie. I dzień mija bardzo pięknie, mamy godzinę około południa. Wspaniały rynów słoneczny. I kogo tutaj znalazłem? Ania! Cześć! Ania z kanału Babski Gaming. Co tam robisz w tym kanale, Aniu? Pokazuję, że kobiety też potrafią grać w gry. I co więcej, kobiety po 30, które są zajęte różnymi obowiązkami, również bawią się świetnie wirtualną rozrywką. A grałeś kiedyś takiego jak Baldur's Gate? Oczywiście. Aniu, jak było? Super. Na pewno nie szukujesz mnie? Nie, 100%. Bardzo, bardzo fajnie. Dzięki. To musimy tak po crossfitowemu. Tak, po crossfitowemu. Ciao. Do zobaczenia. Ania jest chyba jedną z najbardziej tak. Michał Vasquez, Ania. Niesamowite. No dobra, teraz idę w jedno miejsce, w którym muszę zrobić coś. Otóż planuję kupić mieszkanie na wynajem. Nie chcę kupować tej gotówkę, więc chcę kredyt. Zobaczymy, czy chcą mi dać. Natomiast na razie nie chcę mi dać, bo mówię, że oj tam Mireczku, tu nie masz też na etacie i tak dalej. Mówię, że dużo zarabiam pieniędzy, więc może się uda. Tak więc mBank. Niestety, pan doradca kredytowy jest nieobecny. Hashtag jak żyć. Dalej Cafenero, zaczynam właśnie spotkanie biznesowe z dużą firmą, bardzo dużą firmą, więc tajnie, wszystko tajnie i poufnie, więc widzimy się za jakiś czas. I teraz taka mała wskazówka, jak ja zarządzam swoimi spotkaniami, więc ja używam takiej aplikacji, która się nazywa Calendly. Calendly. Link tutaj poniżej, nie pokazuję palcem, bo nie chcę linko. I teraz mam ustawione tak, że na spotkanie ze mną się mówi tylko na poniedziałek albo na piątek. I jest to synchronizowane z moim kalendarzem w Google, czyli jeżeli na przykład w piątek mam wyjazd, to na piątek się nie można ze mną umówić. Tylko oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby nie otwierać swojego kalendarza w 100%, tylko pozwolić, żeby dana osoba mogła wybrać czas na spotkanie wtedy, gdy nam pasuje. Tak jak ja, w poniedziałek i w piątek od godziny 9 do 18. To są otwarte czas na spotkanie, chyba że mam coś zajętego w kalendarzu, jak na przykład najbliższy piątek wyjazd do Krakowa. I ta aplikacja Calendly działa w ten sposób, że właśnie tworzy takie bloki czasowe. Konsultacje, konsultacje, telefon, telefon, kawa, Mirobur, Mafia, Skype. I tutaj z prawej strony, tylko tego nie pokażę, są linki. I wysyłam każdego z takiego linków do zainteresowanej osoby. I ta osoba klikając widzi, jak wygląda mój kalendarz. Na przykład, jeżeli ktoś chce się ze mną mówić na kawę, to dostaje tego linka i widzi, że możesz ze mną mówić w poniedziałek, 12 czerwca, piątek, w poniedziałek. I teraz klikając na poniedziałek, widzi, które godziny są dostępne. Maksymalnie do 2:30 p.m. Czyli potem pewnie mam jakieś spotkanie, o którym nawet nie muszę w tej chwili pamiętać. I dzięki temu dana osoba może w prosty sposób wybrać daną godzinę, która jej pasuje najlepiej. Kolejna ciekawostka to dzisiaj z Anią uczymy się współpracować z Nozbe, czyli przekazuję jej zadania, takie na razie fejkowe, abyśmy się nauczyli sobie współpracować, przekazywać zadania, komentować i tak dalej. Ta dobra komunikacja w zespole, ale też dobre wykorzystywanie narzędzi jest ekstremalnie ważne. Ekstremalnie ważne. Pod względem czasu, produktywności, jasności komunikacji. Dla przykładu, te ostatnie szkolenia, które robiliśmy, w których mi pomagał Patryk, robiliśmy tylko w Nozbe.
Czyli wymienialiśmy się zadaniami, tak zrobiliśmy tak zwane zadaniowy ping-pong, czyli jak jemu czegoś brakowało, co ja mam, to on mi przekazywał zadanie, a potem ja przekazywałem mu znowu, aż do czasu zadanie zostanie zakończone. Dosłownie chyba jeden czy dwa maile do siebie wysłaliśmy w tym czasie i pięknie zostało pełnie dostarczone, zapięte na ostatni guzik, wszystko A do Z. I ogólnie para zudorów mnie pisze, żeby pokazać jakich narzędzi jak używam, więc jest jakiś pomysł, na pewno nie na vlog, ale bardziej może na jakiś otwarty webinar z godziny albo dwie. Więc proszę Cię bardzo, jeżeli masz ochotę zobaczyć jakie narzędzi używam, w jakiej kolejności, czego używam prywatnie, czego w biznesie, jak to wszystko działa. Na prawdziwym przykładzie, nie jakieś demo, tylko przykład jak to jest u mnie. Daj znać w komentarzu, jeżeli zbiorę powiedzmy, nie wiem, 50 osób, które powiedzą, że chcą, no to zrobię takie coś, jeżeli nie, to po prostu nie. I za niektóre płacę dużo, na przykład takie Calendly, chyba 600 zł za rok zapłaciłem, Nozbe to płacę za osobę chyba 100 ileś złotych za rok. Natomiast to jest cena, która mi się w 100% zwraca jeszcze dużo, bo nie poświęcam czasu i mam dobre narzędzia, które mi zwiększają moją produktywność, produktywność mojego zespołu, więc jest bardzo dobrze. Idę na spotkanie, numer. Dzień dobry, a kogo my tutaj mamy? Cześć. Cześć Patryk. Patryk przyjechał teoretycznie z Wrocławia, a praktycznie z Olsztyna, tak? Nie. Ja w Olsztynie byłem tylko na chwilę, odwiedzić rodzinę. Teoretycznie z Wrocławia. Patryk, jak spotkanie? Zajebiście. Na pewno? No, bardzo dobrze. Dzięki wielkie. Mamy już godzinę 19:30, dzień minął dobrze, sporo pracy, bardzo wszystko dobrze idzie. Natomiast ciekawa rzecz jeszcze, bo jedno spotkanie mam o 20:00. I jakiś czas temu napisała do mnie Kinga: Mireczku, piszę do ciebie z wielką prośbą. Jesteś takim słońcem, dzięki któremu życie wielu osób ewoluuje na lepszą wersję siebie. Jedną z tych takich osób jest mój przyjaciel Marcin. Pomimo, że jest on w Oslo teraz, prężnie rozwija swoją działalność. Zbliżają się jego rodziny, a ja mam świadomość, że jego największym marzeniem jest spotkanie z tobą. Z przyjemnością wielką. Okazało się, że Marcin będzie dzisiaj w Warszawie, więc zobaczmy się. Dzień dobry. Mirek. Marcin. Cześć Marcin. Cześć Kinga. Cześć Kinga, Mirek. Cześć. Mam super was. Cię widzieć.